Witam wszystkich. Wyrastałem w cieniu Rize. Witam na kanale Fundacji Szlakiem Rize. Witam na kolejnym małym spacerze. Tak jak zapowiadałem wcześniej, kolejny odcinek będzie poświęcony stawom w Głuszycy. Jeszcze dzisiaj nie wszystkim, ale pięciu stawom, które są przy pierwszym zakładzie, przy tak zwanej skałce, głęboko ukryte w lesie. Bo większość z Was może kojarzyć tylko stawy przy ulicy Leśnej. A jednak takich stawów mieliśmy znacznie, znacznie więcej. Zapraszam do kolejnego spaceru. I zaczynamy. Za moimi plecami nazywany przeze mnie wielokrotnie domek Baby Jagi. Ale to tak nazwałem po prostu jeszcze na starym swoim blogu Rize Truppe, gdzie pokazywałem moje ścieżki i opisywałem je, i tam nazwałem, że mamy taki domeczek, który nazywamy domkiem Baby Jagi, ale to tylko nazwa z dzieciństwa. Za moimi plecami, można to nazwać, znajduje się przepompownia, zaworownia lub zbiorniki, ale może nie w 100% takie zbiorniki, jak spotkamy na Osówce, na Soboniu czy na Włodarzu. Tylko bardziej już takie zbiorcze, jako ujęcia wody. Ten obiekt, co jest za mną, działał jeszcze w latach 90., bo obsługiwał zaopatrywanie wody staw, który jest poniżej, i oczywiście zakład numer 1 ZPB Piast, wcześniej Mayer Kaufmann, a w czasie wojny zakłady Krupp. Za chwileczkę ten zbiornik Wam pokażę jako jeden z pierwszych elementów dzisiejszej wycieczki. W tym momencie zbiornik już jest, no, po prostu całe urządzenie hydrotechniczne jest bardzo mocno zdewastowane. Jeszcze w latach 90. póki działało, oczywiście tutaj były piękne drzwi wstawione, piękne w cudzysłowie, bo tak naprawdę stalowe, okna zakratowane i tu jeszcze nic nie było zniszczonego. Do środka można było właśnie wejść przez te drzwi. Tutaj sobie widzimy potężne rury. Ja wejdę do środka, żeby tak troszeczkę to inaczej ująć. Malutko. No, zachodzące słońce troszeczkę przeszkadza. Mam problemy z ustawieniem sprzętu. Tu widzimy w murze jedną rurę. Żeby pokazać, jak jest wielka, to po prostu przyłożę do niej rękę. Słuchajcie, to jest jedna rura. Takich rur w tej ścianie, na dnie, można było powiedzieć, tego zbiornika, mamy dwie. Bardzo podobne układy mamy właśnie na przepompowniach, zbiornikach, czy jak to tam chciałby człowiek nazywać, na Soboniu, Osówce, Włodarz, etc. I tak dalej. Chociaż te już troszeczkę inaczej wyglądały. Tutaj mamy właśnie pozostałości po wszystkich rurach. Tak jak w miejscu, co ja stoję, były po prostu zawory. I coś, co robiło kiedyś wielkie wrażenie. O, malutku sobie obrócę. To, co tutaj widzimy. Wylot potężnej rury. Kamionki. Jakieś chyba 40 czy 50 cm średnicy. Nie miałem dzisiaj miarki. Tu było, znajdowało się potężne kolano. To wszystko tutaj w dół schodziło. I mieliśmy właśnie zawory. Słońce strasznie mocno przeszkadza. Ale tylko chciałem pokazać właśnie, jak wielka jest ta rura. To była kamionka. A skąd zasilanie do tej przepompowni, do tej, ktoś by mógł powiedzieć, filtrowni, stacji filtrów i nie tylko. Zaraz Wam pokażę, skąd to wszystko było zasilane. Nad moją głową jeszcze u góry, czekajcie, może Wam pokażę, może się uda. Tam, jak ta rura wychodzi, jest przerwa i tam dalej znajdują się zbiorniki, które są wypełnione piaskiem. Dlatego
Zadanie tego obiektu, tych zbiorników, też na pewno było filtrujące, bo woda, która spływała z gór, właśnie z tych 5 stawów, na które Was za chwileczkę zabiorę, była tutaj doprowadzana siecią rurociągów, kamionek właśnie, i do tego zbiornika najpierw tutaj trafiało, za pomocą odpowiednich zaworów, pomp, dostarczane na staw, i część rurociągów szła bezpośrednio na zakład. Tutaj było dystrybuowanie po prostu wody, a zbiorniki też mogły służyć jako filtry. Przepraszam za chaotyczność, za chwileczkę troszeczkę wyjdziemy w teren, nie będzie mi przeszkadzało słońce i troszeczkę więcej poopowiadam. Pewnie za chwileczkę usłyszę, że zaś się powtarzam, że jakaś powtórka, bo trzeci odcinek i ten sam kadr, ale trzeci odcinek, ale całkowicie inna sprawa i czegoś innego się dotyczy. Droga, którą w tym momencie idę, jest bardzo fajna, równa, chociaż teraz podniszczona, ale coś ciekawe, pewnie nieprzypadkowo ona tutaj idzie. Nieprzypadkowo ona tak wygląda i nieprzypadkowo mogła powstać, bo pod nią mamy cały czas rurociąg z kamionek ułożony, który właśnie doprowadzał wodę do przepompowni, czy niech będzie stacji zaworów, zbiornika filtrującego, doprowadzał właśnie wodę z Doliny Pięciu Stawów, ale nad ulicą parkową. Stawy to może dumnie brzmi, ale to za chwileczkę Państwo zobaczą. Jedna nitka doprowadzająca wodę właśnie do tego domku Baba Jagi, niech to będzie tak nazwane przeze mnie umownie, a tak naprawdę przepompowni, szła na pewno tędy. Ale druga, którą kiedyś częściowo namierzyłem, szła sobie kiedyś po tym stoku, który tutaj jest, i w niektórych jeszcze elementach ślady po tym można odnaleźć. A ja uciekam dalej i widzimy się już przy stawach. Kurczę, czono mnie, żeby paluchem nie pokazywać, ale na dole tutaj, o, tutaj mamy strumyczek, a tutaj już mamy łączkę. Ta łączka zawsze była i jest taka malutka ciekawostka. Dokładnie w tym miejscu, dla tych, co szukają przygód, warto coś poszukać. Jak widzicie, u nas zima jeszcze w pełni, a ja pomału wchodzę na teren, albo inaczej, w dolinkę, w której właśnie znajduje się kolejnych 5 stawów. Droga, którą szedłem, to tak jak powiedziałem, cały czas pod nią były rury, kamionki, którymi była doprowadzona woda z ujęć właśnie znajdujących się na tych 5 stawach. I możliwe, że te 5 stawów właśnie po to były stworzone, żeby zabezpieczyć wodę, zakłady znajdujące się poniżej. No i teraz trzeba od razu prostować legendy. Boguszyckie stawy nie powstawały w celach zaopatrzenia w wodę kompleksu Rize, bo powstały przecież znacznie, znacznie wcześniej. Powstawały już w XVIII wieku. Później były wielokrotnie chciałem powiedzieć przerabiane, no ale no nie jestem fachowcem, nie wiem jak to dobrze ująć, po prostu były przerabiane, tak? Odpowiednio do wymogów wtedy współczesnych technologii, jakie były stosowane. No i właśnie tutaj na tym
ścieku wodnym, który bardzo fajnie słychać, szumi właśnie stworzonych 5 stawów. Ale jak już mówimy o 5 stawach, to ta numeracja stawów w Głuszycy jest w ogóle bardzo kłopotliwa. I też co nazwać stawem, co stawkiem, a co po prostu oczkiem wodnym. Bo to, co ja w tym momencie idę, ja to sobie tak umowę nazwałem właśnie Dolina 5 stawów, ale można powiedzieć małych czy leśnych. Bo w tym momencie, tak jak widzicie, dochodzę właśnie do pierwszego oczka, do pierwszego stawiku, który się tutaj znajduje. Niestety upływ czasu, prace, no, wydarzenia różne, które tutaj się działy, przecież to już od czasu wojny minęło 70 lat, od czasów zamknięcia zakładów i dbania o te ujęcia wody też jakiś czas minął. Zresztą też trzeba powiedzieć uczciwie, nawet jak już zakłady po wojnie pracowały i to wszystko wykorzystywały, odnoszę wrażenie, że nikomu tak do końca nie zależało na tym, żeby to w jakiejś kondycji wszystko utrzymywać. Póki działało, to działało. Jak zakład przestał funkcjonować, to już na tym nikomu nic nie zależało. Ale można się przyjrzeć dokładnie, że to naprawdę było arcydzieło sztuki hydrotechnicznej. Widzimy to zawalisko tutaj, nie? Może sztolnia tam jest, przecież widać jakieś dziury. Słuchajcie, dziur na pewno tutaj jest dużo, a nawet tylko dlatego, że ogólnie zasila te wszystkie stawiki ten ciek wodny, który tutaj płynie. Tylko tak jak mamy to ze stawami przy stawach przy ulicy Leśnej, tak samo te, każdy z tych stawków, który jest tutaj powyżej, również był połączony ze sobą osobnym rurociągiem łączącym, który był wykopany po prostu tutaj, czy jest zasypany tutaj pod ziemią. Ale kunszt techniczny jest niesamowity. Ruszamy sobie dalej. No i wracając już do samych stawów, numeracji. Przyjęło się, że mamy 5 stawów na ulicy Leśnej. I nawet większość z mieszkańców Głuszycy liczy te 5 stawów od stawów, które się zaczynają już tam troszeczkę wyżej w lesie. Czyli mamy 3 koło siebie, później przechodzimy jakiś tam teren, mamy ilość metrów w terenie, mamy 4. i 5. staw. Ale w tym momencie już mamy pewny zgrzyt liczeniowy. Bo jakbyśmy patrzyli hydrotechnicznie, według planów, które mamy dostępne, planów archiwalnych, jak te stawy powstawały, wiemy, że liczone były od stawu przy pierwszym zakładzie, czyli od tego stawu, w którym w momencie dzisiaj ruszyliśmy na wycieczkę. Drugi staw to był staw przy ulicy Leśnej, ale nadal na, o kurczę, na zakładzie. I później mamy kolejno 3., 4., 5. Czyli obecnie numerowane 1., 2., 3. I później kolejno mamy znowu staw 6. i 7. Czyli oficjalnie mamy 7 stawów. 7 dużych stawów, które składały się na zaopatrzenie wodne zakładów Majera Kaufmana. No oczywiście też jeszcze wcześniejszych zakładów, które tam funkcjonowały, a te stawy były rozbudowywane. No i zaczyna się zagwozdka. Bo nagle się okazuje, że nad ulicą Parkową, w lesie, za tak zwanym ogrodnikiem, lub patrząc właśnie od Głuszycy na las po lewej stronie skałki, mamy dolinę znowuż z 5 stawami. I w tym przypadku bym powiedział stawikami. Ale jakby nie było, te stawiki stworzyły swoistego rodzaju ujęcie wody i tym ujęciem wody były. I ta woda z tych stawików, które właśnie w tym momencie widzicie, doprowadzona była do przepompowni, stacji filtrującej, troszeczkę, którą na początku wam pokazałem, czyli moja nazwa, domek Baba Jagi. No i mamy znowu zagwózdkę, jak te stawy wszystkie tutaj na Głuszycy liczyć. I które to jest właściwe 5 stawów w Głuszycy? Nie no, nie będę mieszał. 5 stawów to jest 5 stawów, ulica Leśna, a te można nazwać stawy leśne, 5 stawów albo małe 5 stawów.
ale zachęcam na spacer tutaj koło nich. Chociaż tak jak powiedziałem, no, może nie jest to do końca Rize. Nie powstawały na potrzeby Rize, ale tak jak wiemy, cała produkcja i na naszym terenie tak samo w czasie II wojny światowej skierowana była na produkcję zbrojeniową. A ta produkcja nieodłącznie, może nie w całości, bo tak nie będę też mówił od razu, że tak, wiem do czego miało służyć Rize, bo nie wiem. Ale Rize też po części związane było z tą produkcją. A jak już nie Rize, to sami więźniowie, którzy tutaj pracowali w czasie II wojny światowej, więźniowie obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, tutaj przewiezione na Arbeitslager Rize. Tak samo robotnicy przymusowi na tych zakładach pracowali, a te stawy, te stawiczki, oczka wodne tutaj miały niesamowite znaczenie dla tej produkcji, bo bez wody niczego by tutaj nie wykonano. Więc to, co działo się wcześniej, to jest też wyznacznikiem, do czego to mogło posłużyć później. Zakłady włókiennicze bardzo łatwo było przestawić na produkcję. Wiecie, ja tu jestem bardzo zdruzgotany niektórymi rzeczami, bo niestety piękne arcydzieło, co chodzi właśnie te hydrotechniczne, zostało zniszczone. W tym momencie bardzo żałuję, że jest śnieg, bo to, co wam pokazuję, to jest leciutkie zagłębienie, które też pewnie miało jakieś znaczenie i wiele z nas by pewnie od razu mówiło, że jest na pewno tutaj jakaś sztolnia. Przypominam, że niczego Niemcy robili, Niemcy nie robili niczego tak sobie. Wszystko musiało mieć jakiś charakter i jakiś cel. Taką wycieczkę was prowadzę. Może dzisiaj troszeczkę to wszystko inaczej, ale chciałem wam, z wami się podzielić czymś od podstaw, od tego, co mnie kształtowało i w jaki sposób ta eksploracja moja postępowała. Tutaj mamy już czwarty stawik, chyba że się pogubiłem w liczeniu. Ważne właśnie popatrzeć sobie, jak te wpływy wszystkie wyglądały. Każdy staw, w zależności jak to tam się nazywa fachowo, znaczy w każdej części Polski też inaczej się to nazywa, posiadał wewnętrzną zastawkę. Ja najczęściej się spotykałem z nazwą pidło, czyli po prostu śluza, która umożliwia spuszczenie wody z tego stawu, ale nie przelewając do innego stawu, tylko właśnie te pidło połączone było rurą scentralizowane, żeby od razu w tą kamionkę, tą wodę, nawet z tego stawu osobnego pchać na dół. Tak jak powiedziałem, stawy bezpośrednio ze sobą połączone rurami kamionnymi, a zasilanie to idzie z tego potoczku, który tutaj sobie z boku płynie. Słuchajcie, minęło bardzo dużo lat. Już nie będę mówił, bo to bym musiał się tutaj kolegi z Głuszycy spytać, który jest specjalistą w tej dziedzinie, czyli Grzesia Czepila. No i drugiego jeszcze, może Marka Andruszki. Żebym to umieścił sobie to wszystko w datach, kiedy powstawały te zbiorniki, bo tak jak powiedziałem, one powstawały na potrzeby produkcji zakładów. Ale tak dawno to wszystko powstało, ale popatrzcie, jak to jeszcze wszystko sobie daje radę i jak to ładnie było wszystko ułożone. A teraz wybaczcie, bo spacerek przeszedłem. To jeszcze nie jest koniec tego spaceru. Warunki są piękne, pogoda piękna, ale ja muszę się wdrapać znacznie, znacznie wyżej, żeby wam pokazać jeszcze jedną rzecz. No, ale jak będę się tam drapał, to nie to znaczy, że troszeczkę za bardzo zacznę, za mocno zacznę oddychać. Do zobaczenia za chwilę.
Można by powiedzieć, że ten strumyk wypływa z tego miejsca, ale to jest tylko przepust. Bo my musimy się wdrapać tutaj na ten wał do góry. A jak jest wał, potężny wał, to za tym wałem na pewno coś się znajduje. Na pewno jest staw. I ten staw robi wrażenie. Ale to jeszcze do niego ostatnie metry podejścia. Jak powiedziałem, wał, ale coś ciekawe, wychodzimy na wał. Mamy wyrównany, ładny teren. Bardzo ładny, wyrównany teren. Ale stawu jeszcze nie mamy. Bo staw znajduje się za tym wałem. Czyli mamy piękne czoło zrobione, tak jak zresztą przed stawem, przed czwartym stawem. Tu mamy potężne czoło. Czyli proszę sobie wyobrazić, jaką wodę musiał utrzymać ten wał, że on ma aż taką podstawę. Tutaj mamy dolinkę. Tam mamy właśnie gdzieś wyciekający ten sobie potoczek stawy, przy których byliśmy. Tu mamy podstawę wał, dalej wał. A żeby go zdobyć do końca, to musimy jeszcze wejść na ten wał. No i jesteśmy na szczycie. Jesteśmy na ostatnim lub pierwszym stawie. Zawsze to jest problem, tak jak samo problem z numeracją sztolni. Czy patrząc w stronę szczytu wzniesienia, czyli stojąc twarzą do sztolni, liczymy od prawa do lewa, czy od lewa do prawa numerujemy sztolnię. I to samo mamy tutaj ze stawami. Który staw jest tak naprawdę pierwszy, a który jest ostatni? Przyjęło się, że tym pierwszym jest ten najniżej. Ostatnim ten, co jest najwyżej. A co jest, jakby było jednak inaczej, że to by był pierwszy staw i nagle byśmy znaleźli jakąś dokumentację, która by je tam oznaczała i by było zaznaczone, że przy pierwszym stawie w lewym rogu mamy wejście do jakiegoś obiektu. I teraz jest pytanie, który to jest pierwszy staw? No ale to jest takie nasze sobie tutaj gdybanie. Staw. Ostatni staw w tej leśnej dolince. Ostatni w tym ciągu staw w tej leśnej dolince. Tutaj mamy pozostałość po właśnie jeden z wypływów. Tu też był wypływ. Właściwe widło zastawa. No wiadomo, gdzieś tutaj przy czole, tak jak woda jest, tam gdzieś się to znajdowało, całe ustrojstwo. I coś ciekawe, ten staw, powiem uczciwie, w tym momencie jest największym stawem. My go przez wiele lat, tutaj nawet tak leśnie, jako tak określenie leśne było, że to jest suchy staw. Bo w większości czasu faktycznie nie ma tyle wody, co jak w tym momencie widzimy. On ma tej wody może połowę z tego, co tutaj widać. I w większości jest wysuszony. Ale najfajniejsze jest to, że gdybyśmy go wypełnili w 1/3 stanu, czyli powiedzmy do takiej wysokości, o, jak mamy te drzewo z zakazem kąpieli, on by był 2 razy większy od największego stawu przy ulicy Leśnej. To tak, żeby sobie wyobrazić jego wielkość. To jest naprawdę niesamowity rezerwuar wodny,
który na chwilę obecną nie jest wykorzystany. Przeprowadziłem Was tutaj dla ciekawostki, do tego, żeby stworzyć fajny spacer takim szlakiem hydrotechnicznym tego wielkiego przedsięwzięcia, jakim było Rize. Bo jak oczywiście sam te urządzenia hydrotechniczne, przynajmniej te, w którym byliśmy, tej chatce Baba Jagi i tutaj, co jesteśmy na stawach, powstały długo, długo przed II wojną światową, ale na pewno miały wielki wpływ już później na cały kompleks w czasie II wojny światowej. Tutaj, gdybyśmy sobie przyszli na spacer, a to nie wiem, czy zdradzać tajemnicę od razu, kiedyś sobie tutaj pójdziemy na spacer, to co ja zawsze mówię, że na terenie kompleksu Rize, tutaj na tej zachodniej części Gór Sowich, dosłownie nie ma 50 metrów, żeby nie zauważyć, że coś jest ręką ludzką zmienione. I nawet będąc tutaj, przy tym suchym stawie, jak my to nazywamy, można powiedzieć od razu, jak tak się przyjdzie, jak nie będzie tutaj śniegu, że chyba coś więcej było tutaj robione niż te stawy. Bo infrastruktura, która dookoła się znajduje, jest znacznie potężniejsza. Drogi, które tutaj się znajdują, są bardzo dobrymi drogami. One wytrzymywały naprawdę wielki tonaż. One były zrobione bardzo, bardzo porządnie i chyba nie w takich standardach dróg leśnych, jak w tamtym czasie się to wszystko odbywało. Więc przychodząc sobie na spacer na te malutkie stawiki, które są zazwyczaj zostawiane z boku, bo wszyscy dążą gdzieś tam w kierunku Sobonia, to warto wtedy, jak już się jest u góry, wziąć zwykłą mapę, nawet turystyczną, czy wgrać sobie jakąś tam aplikację z mapami i pospacerować po tych drogach, które są tutaj dalej. I wtedy może się okazać, że te drogi niosły ze sobą jakieś większe znaczenie, albo miały nieść większe znaczenie. Bo na tej części, co się znajduje w tym momencie, za dużo znanych obiektów kompleksu Rize nie mamy. Nie ma tu nie wiadomo jakich podziemi, nie ma tu nie wiadomo jakich instalacji zewnętrznych, ale drogi zostały tutaj wykonane perfekcyjnie. Drogi są. Kolejki, tak jak Wam teraz za chwileczkę pokażę, są. Z drugiej strony, wałem, którym przyszedłem, drogą, która ciągnie się tam później do głównej drogi, wychodzi przy jednej stacji wzmacniakowej, bo chodząc po terenie kompleksu Rize, za jakiś czas zobaczycie takie śmieszne małe bunkry. Ktoś powie strażnice, tylko te bunkry nie mają okienek, mają po prostu wejścia do środka. To są stacje wzmacniakowe do linii telekomunikacyjnej, która tutaj szła. I właśnie ta droga, gdybyśmy sobie nią poszli, to do takiej stacji wzmacniakowej przy niej wychodzi. Jesteśmy, można powiedzieć, na masywie Jedlińskiej Kopy, tak ogólnie mówiąc, i która nosi najmniej śladów kompleksu Rize. Ale czy na pewno? Nie jestem tego w 100% pewny. I te na pewno rozwieję Wam kiedyś w innych odcinkach. A dzisiaj po prostu zapraszam do super spaceru, który można sobie tutaj w okolicach wykonać. Spacerek nie jest długi, bo w kółeczko to jest jakieś godzinka czasu. Kółeczko takie, w którym można wejść po prostu jeszcze sobie na Carską Skałę. Piękny punkt widokowy w naszej Głuszycy. Na razie chyba tyle. Chyba, że po drodze coś mi wpadnie. Bo będąc tutaj, mam wielki dylemat. Którędy zejść na dół? Bo historia i tajemnica jest tutaj wszędzie. Skrywa się tutaj wszędzie. Ale chyba na skałkę dzisiaj nie będę szedł. Rzecz techniczna. Z suchego stawu wyszedłem tą drogą.
Tutaj jest droga do góry, właśnie na stację Wzmacniakową. Dalej można wyjść na Jedlińską Kopę i żeby dojść najszybciej z Suchego Stawu na skałkę, tak jak wyszedłem, kawałeczek, podchodzimy do góry i skręcamy sobie na szlak rowerowy w prawą stronę. Z drugiej strony prawda jest taka, że o, tu sobie skręcamy, że i na Suchy Staw w tym momencie dojdziemy szlakiem rowerowym, ale tutaj jak widać bardzo dobra ścieżka, kiedyś droga, szlak, którym dojdziemy na skałkę. Siedzę teraz na szczycie Cesarskiej Skały, skałki, a po prostu w górze ze skałki, i zachęcam Was do takiego troszeczkę innego spaceru po Rize, bo przyjeżdżamy tutaj, pędzimy, szukamy tych wszystkich tajemnic, a tajemnice trzeba badać od podstaw. Tymi podstawami właśnie czasami jest taka podróż architekturą techniczną, która tutaj już była wcześniej, która ma na pewno i miała na pewno wielkie znaczenie dla samego kompleksu Rize. Więc czasami, żeby poznać ducha Rize, może warto poznać i właśnie te rzeczy techniczne, które tutaj powstawały i powstawały znacznie wcześniej, zanim w ogóle ktoś pomyślał o wielkim Rize, czyli o tym potężnym olbrzymie, który niejednemu poszukiwaczowi spędza sen z powiek. Czasami trzeba zacząć pracę u podstaw. I to jest taka właśnie moja ścieżka. Żeby ją dokładnie prześledzić, ja zapraszam do odwiedzenia mojego starego blogu, bo on jeszcze tam sobie gdzieś istnieje w internecie. Ja do niego dam link, bo tam ta ścieżka, którą dzisiaj przeszliśmy, jest opisana bardzo dokładnie. A ja zapraszam. Zapraszam cieszyć się tym, co mamy dookoła. Zapraszam w Rizę, zapraszam w Góry Sowie, zapraszam do Głuszycy i poznawajmy tą historię. Ale może nie zawsze tylko historię II wojny światowej, tylko po prostu historię. Bawmy się nią, poznawajmy, odwiedzajmy, chodźmy. Zawsze to dla zdrowia nam wyjdzie. Słoneczku. Teraz na zakończenie, to już chyba zrobimy tradycją, postscriptum. Na skałce, na której byliśmy, powiem Wam taką ciekawostkę. Ważny punkt turystyczny obecnie i w przedwojennej historii Głuszycy. Ciekawostka jest taka, że do niej również doprowadzona była woda i utworzone było sztuczne źródełko. Czyli jak kiedyś ktoś przespacerował się na skałkę, mógł zobaczyć cieknącą z niej wodę. Nienaturalnie, bo z doprowadzonego rurką, z doprowadzonej rurką po prostu wody. A za chwileczkę jeszcze jedna ciekawostka, czyli są dwie. Dogrywka numer dwa. Przede wszystkim dla wszystkich, którzy trafili na mój kanał, oglądając kanał Darka. Ja zawsze będę powtarzał. My wszyscy w kompleksie Rize jesteśmy wariatami. Przedstawiamy swój subiektywny obraz. Widziany, zasłyszany, sprawdzony. Ja staram się przedstawiać fakty, te, które znam, które zostały przeze mnie zbadane, doświadczone, przekazane przez najbliższą mi rodzinę i nie tylko. Ale nie neguję każdych innych opowieści, jakie się tutaj zgadzają, zdarzają i trafiają do naszego słuchu i wizualnie. Bo póki nie mamy oficjalnych dokumentów, wszystko może być prawdziwe. I raz padło pytanie, czy właśnie strumyczek, który pokazałem, czy to jest ten z filmiku Darka, na którym zamontowany był tajemniczy licznik. Powiem tak. Tak, dokładnie, to jest ten sam ciek wodny. Tylko jak Wam powiedziałem, to jest przerwana kamionka. Ona została przerwana
troszeczkę później, niż został założony licznik. Bo jak wspomniałem, pod tą drogą mamy rurociąg doprowadzający wodę do przepompowni. Licznik z arka filmiku znajdował się dokładnie w tym miejscu. Pewnie gdybym troszeczkę tu odkopał, to jakąś instalację jeszcze bym znalazł. Licznika chyba już nie ma, chociaż jakiś czas temu jeszcze był, ale tutaj właśnie w tym rejonie ten licznik się znajdował. Niestety już go nie ma. Wracając właśnie do tego licznika. Każdy z nas ma prawo swojej własnej interpretacji, dopóki nie potwierdzimy tego rzetelnie i wprost. Licznik, który był założony był po to, żeby sprawdzić przepływ tej wody, jaka jest po prostu wydajność, przepływ, i to był założony w okresie wzmożonego poszukiwania wody, tego, co się w tym momencie dzieje, czyli ogólnie suszy, która dookoła panuje. Mimo tego, że śnieg, deszcz pada, susza nadal jest. I w tym momencie ja też nie będę się kłócił z każdą inną tezą, bo kto wie, czy gdzieś w międzyczasie nie było jakiegoś trójnika i ta woda, która tam wypływa, nie wypływa z jakiejś sztolni, która się tutaj znajduje. Więc tak naprawdę z nikogo nie możemy się śmiać. Wszystkich trzeba pozdrawiać, a zwłaszcza tych, którzy przekazują swoje. Tych, którzy się tutaj wychowali, którzy ten teren znają jak własną kieszeń. Ja. I szybciutko. Ja się po prostu bardzo cieszę, że widzowie oglądają wiele różnych kanałów. I to nie jest to, że proponuje się jeden czy drugi, ale po prostu się cieszę, że oglądacie. I najważniejsze, co się później wydarzy, że trzeba to wszystko sobie samemu weryfikować. Żeby po prostu dzięki temu, że nas oglądacie, przyjeżdżacie w ten teren i chcecie go poznawać, bo to jest największa wartość dodana. I cieszę się, że jak ktoś ogląda jeden kanał, trafia na mój kanał i napisze, że jest wszystko ok, bo każdy z nas przedstawia to, co widzi ze swojej własnej perspektywy. Pozdrawiam.